Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Pikieta nauczycieli i pracowników szkolnej administracji. Zakończono tworzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Nowoczesnych Technologii. To jest projekt, który ma realnie zmienić warunki kształtowania przyszłości młodego pokolenia tutaj w Krośnie. W serwisie także relacja z Dni Krosna i festiwalu Bieszczadzkie Lato z książką. Celem końcowym tych naszych imprez jest to, żeby coraz więcej osób, a szczególnie ludzi młodych, choć nie tylko, zainteresowało się książką. Pikieta nauczycieli i pracowników szkolnej administracji przed Starostwem Powiatowym w Jaśle protestowali między innymi przeciwko planom likwidacji klas dwuzawodowych i dwuprofilowych w szkołach ponadgimnazjalnych. W jasielskim zespole szkół nr 3, popularnym chemiku, w planach jest likwidacja 7 kierunków. Coś, co tak bezpośrednio wzbudziło nasz sprzeciw i protest, to był fakt, że w momencie, kiedy już trwa nabór, decyzje starostwa powodują ograniczenie kierunków. Ponieważ nie jest to. Na zdjęcie zawodów było na przykład w naszej szkole zaproponowanych 12 zawodów. I nabór miał się nabyć do tych i odbywał się do tych 12. Dzieci taką miały informację. Natomiast w tej chwili okazuje się, że my na przykład mamy zgodę na 5 oddziałów, ponieważ starostwo nie pozwala na otworzenie dwuzawodowych oddziałów. Decyzja starostwa o właśnie tych kierunkach, oddziałach jednozawodowych powoduje, że taki technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nie zostanie utworzony. I takich kierunków mamy kilka. Nie zostanie, prawdopodobnie nie zostanie utworzony technik ochrony środowiska, prawdopodobnie nie będzie utworzony technik kelner, który jest też kolejnym kierunkiem gastronomicznym, który przez decyzję o tych oddziałach jednozawodowych zostanie zlikwidowany z mapy edukacyjnej. Starosta wylicza, że do utrzymania 10 szkół w dotychczasowej formie samorządowi brakuje 2 milionów złotych. Poza tym młodzieży jest coraz mniej. Do tego wielu nastolatków wybiera krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne. Nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać dotychczasową strukturę, jeżeli nie ma uczniów. Kogo będą uczyć nauczyciele, jeżeli klasy są puste? Będą kłopoty z utrzymaniem dotychczasowej struktury zatrudnienia, ponieważ subwencję, którą otrzymuje samorząd powiatu, otrzymuje na jednego ucznia do określonego typu szkoły. W związku z tym subwencja maleje, koszty, które są w tej chwili, nie są do utrzymania przez samorząd powiatu. W związku z tym musi nastąpić redukcja tych kosztów, tak aby zamknąć funkcjonowanie oświaty w ramach otrzymywanej subwencji. Starostwo wszystko udokumentowuje tym, że jest niż demograficzny. Niż demograficzny zaczął się w 2006 lub 2008 roku, gdzie starostwo już dane o tym miało. Jeżeli 3 lata temu zapowiedziało, że będzie robić klasy dwu lub trzy zawodowe, że jest to priorytet, to dlaczego się teraz z tego wycofuje? Najważniejszy widz polega na tym, że uczniowie logujący się w systemie elektronicznym mieli do wyboru nadal 12 kierunków. Czyli jest to oszustwo dla rodziców i uczniów, bo jeżeli nie pozwolą nam otworzyć klas dwuzawodowych, przyjdzie uczeń, który wybrał kierunek kelner, a okaże się, że nie ma naboru do tej klasy i będzie mechatronikiem, a wiąże się to również z tym, że on pójdzie gdzie indziej szukać tego zawodu. Jeżeli w Jaśle zawody nie dublują się, to pójdzie do powiatów ościennych. To jest najważniejsze, to są najważniejsze postulaty. Nauczyciele i pracownicy oświaty protestowali też przeciwko ograniczeniu zatrudnienia poprzez stworzenie jednego zespołu finansowo-księgowego dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Starostwo zaproponowało, aby dyrektorzy szkół szukali także oszczędności po stronie administracji. I to nie jest propozycja, która jest oderwana od rzeczywistości, bo niektóre samorządy prowadziły obsługę administracyjną już w formie zespołów od samego początku po przejęciu szkół od kuratoriów. Nie jest to jakiś wyjątek, tak funkcjonują wszystkie gminy i niektóre samorządy powiatowe w podobnej formie prowadzą obsługę administracyjną szkół. Chcą zmniejszać ilość pań sprzątających, bo jest mniej uczniów, ale szkoły się nie kurczą. Nie kurczą się, to co panie sprzątające mają nie sprzątać klas, w których nie będzie uczniów? Przecież to jest nielogiczne.
Ostateczne decyzje związane z kształtem szkolnictwa zawodowego w powiecie jasielskim mają być podjęte po 3 lipca, kiedy to zakończy się nabór do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół nr 3, czyli w popularnym krośnieńskim Mechaniku, oficjalnie zakończono tworzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Nowoczesnych Technologii. Ostatnią część projektu ogólnie nazwano lotniczą. Część lotnicza to nowoczesne laboratoria nawigacji, radionawigacji czy symulacji lotów, a na krośnieńskim lotnisku wylądowały samoloty, na których uczniowie będą się szkolić. Mają nadać osoby biorące udział w tych szkoleniach kompetencje pilota szybowcowego i pilota turystycznego. Być może nawet w oparciu o jeden z symulatorów, który posiadamy firmy szwajcarskiej Elite, można nawet rozpocząć przygotowanie do szkolenia w przyszłości pilota komunikacyjnego, ale to już byłoby przedsięwzięcie, które może realizować jednostka szkoląca do tego już uprawniona. My w każdym razie zgromadziliśmy ten sprzęt po to, żeby mógł on jak najlepiej przygotować do rynku pracy. W tym symulatorze przyszły pilot uczy się m.in. panowania nad samolotem w sytuacjach niebezpiecznych. Programowanie tego symulatora zawiera pełną bazę danych europejskich lotnisk, punktów nawigacyjnych, wszelkiego rodzaju częstotliwości potrzebnych do komunikowania się ze służbami naziemnymi, jak i lotniskowymi. Oczywiście kokpit odwiernie i układ instrumentów oraz przyrządów wszelkich odwiernie odzwierciedla to, co znajdziemy w prawdziwym i w realnym już samolocie. Instruktor może kursantowi zadawać wszelkiego rodzaju warunki pogodowe, usterki, szkolić go w zakresie trenowania wyjścia i panowania nad statkiem powietrznym w trudnych sytuacjach oraz niebezpiecznych. Inne specjalistyczne laboratoria w Regionalnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Nowoczesnych Technologii kształcą w kierunkach mechatronicznym, mechanicznym i motoryzacyjnym. Jest tam ponad 270 różnego rodzaju maszyn, urządzeń i narzędzi, które wykorzystują teraz najlepsze firmy świata. 10 lat już dostarczamy tego typu wyposażenie do różnych centrów edukacyjnych, żeby mieć wyobrażenie o tym, co się dzieje na świecie. Odwiedzaliśmy takie centra w innych krajach, to Niemcy, Francja, Anglia, i wiem, że to, co dostarczyliśmy tutaj, to jest najwyższej jakości i najwyższych parametrów wyposażenie, które umożliwi tym młodym ludziom zdobyć umiejętności, których nie mieliby szansy zdobyć w kraju, ale także już teraz to wiem, także za granicą, dlatego że w tych krajach, które odwiedzaliśmy, nie ma takiego wyposażenia, nie tej klasy. Także my naprawdę będziemy mieli specjalistów, potrzeba nam 2-3 lat i będziemy mieli super specjalistów, myślę, że na skalę europejską na pewno. Dyplomy dodatkowe, kompetencyjne również przygotowujemy w wersji językowej, polskiej, angielskiej, niemieckiej, także absolwent może z tymi dokumentami kwalifikacyjnymi szukać pracy poza granicami kraju, choć chciałoby się, żeby zostawali w Krośnie, w regionie krośnieńskim, ale przecież nie można młodemu człowiekowi zamykać drogi, szukając lepszego startu życia i lepszego planowania kariery zawodowej. Cały projekt wart jest 22,5 miliona złotych. Miasto dołożyło ponad 5 milionów. To nie jest projekt dla pokazywania i chwalenia się, że jesteśmy the best, tylko po to, żeby pokazać. To jest projekt, który ma realnie zmienić warunki kształtowania przyszłości młodego pokolenia tutaj w Krośnie. Związkowcy Autosanu nie doszli do porozumienia z syndykiem w sprawie planowanych zwolnień grupowych. Podtrzymali stanowisko, że na redukcję zatrudnienia się nie zgodzą. Syndyk poinformował, że na razie nie wycofa z Urzędu Pracy ogłoszenia o planowanych zwolnieniach. Zrobi to, jeśli nowy inwestor zdecyduje się przejąć całą załogę. Dodał, że negocjacje z potencjalnymi kontrahentami cały czas trwają, ale nie zdradzał szczegółów rozmów. Przypomnijmy, do Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku wpłynęło ogłoszenie o planowanych zwolnieniach grupowych w Autosanie. Pracę mogą stracić 192 osoby. To ponad połowa załogi Autosanu. Ratunkiem ma być nowy inwestor, który zdecyduje się przejąć pracowników. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc najlepszym włodarzem polskich miast w prestiżowym rankingu Newsweeka. W gronie najlepszych jest też prezydent Krosna. Piotr Przytocki zajął 15 miejsce. Zestawienie przygotowano na podstawie ankiet rozesłanych do prezydentów miast, którzy wskazywali na najlepszych. Ostatecznego wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów z tematyki samorządowej. Newsweek po raz 8 przygotował ranking.
W pierwszej edycji zwyciężył prezydent Krosna, a Tadeusz Ferenc był wtedy czwarty. Za nami dni Krosna. Podczas weekendu w różnych częściach miasta odbywały się koncerty, rodzinne zabawy i wystawy. Oto jak świętowało miasto. Obchody dni Krosna zainaugurowała uroczysta sesja, podczas której rozdano medale za długoletnią służbę i działalność na rzecz miasta. Medale otrzymały m.in. Grażyna Gregorczyk, naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta oraz Ewa Mańkowska, dyrektor Muzeum Rzemiosła. Przyznano także nagrody za zasługi dla Krosna oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. A potem nadszedł czas na zabawę. W kilku miejscach Krosna odbywały się różnego rodzaju imprezy. Za pierwsze miejsce, a grupa Starszaki do nas dotarła. Zapraszamy z indeksami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy bardzo. To jest, drodzy Państwo, pierwsze miejsce w Krosnogrze. A teraz przenosimy się do Sanoka. W niedzielę odbywał się tam ostatni dzień festiwalu Bieszczadzkie Lato z Książką. Do miasta przyjechało wielu znamienitych gości, by promować czytelnictwo i informować o nowościach wydawniczych. To największy letni festiwal literatury obejmujący 4 miasta Podkarpacia. Książki można było nie tylko kupić, ale przede wszystkim spotkać się z autorami. Do Sanoka przyjechał m.in. profesor Jerzy Bralczyk i Michał Olszański. Ja żyję dość intensywnie i praktycznie ja mam czas na książkę wieczorem, kiedy już jest ten moment zejścia i przygotowania się do snu. I nie wyobrażam sobie, żeby trzymać wtedy tablet. Jest jakaś magia właśnie w tym, że sobie mam książkę w ręku, że spali się lampka, że obok Magda też coś czyta, która pochłania książki. Moja żona jest typem pochłaniacza totalnego. Kilka książek w tygodniu. Ja raczej spokojnie, nawet teraz poczułem, że mam większe zapotrzebowanie, bo był nawet taki czas, że byłem tak wyeksploatowany dniem, że nie miałem specjalnie czasu. Gazeta i nic więcej. A teraz właśnie z ogromną przyjemnością kończę dzień 20 minutami, czasem pół godziny, zależy jaka to jest ciekawa książka. Nie tylko ludzie starsi doceniają możliwość po pierwsze wzięcia w rękę książki, po drugie wertowanie jej. Wertowanie to jest bardzo ważne w przypadku książki papierowej. A poza tym książka to jest ładny przedmiot. Ładnie wydana książka to jest coś, co bardzo dobrze wygląda i na stole, i na półce, i w ręku, i właściwie w każdym miejscu. Organizatorem targów książki i spotkań z autorami jest Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa Bosch. Te znane nazwiska przyciągają ludzi do książki, a tak naprawdę celem końcowym tych naszych imprez jest to, żeby coraz więcej osób, a szczególnie ludzi młodych, choć nie tylko, zainteresowało się książką, bo książka niesie w sobie olbrzymie wartości, książka nas rozwija nas, prawda? Książka kreuje wyobraźnię, książka poszerza wiedzę. To nie jest Wikipedia, w której naprawdę nie wszystkie informacje są prawdziwe, trzeba bardzo uważać, więc jeżeli nam się to udaje, to fantastycznie. Festiwal Bieszczadzkie Lato z Książką odbył się już po raz 9. I na koniec Rymanów. Odbył się tam 4. piknik rodzinny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców i turystów. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje. Podczas rymanowskiego pikniku można było nie tylko wesoło spędzić czas, ale także zapoznać się ze składem swojego ciała, czy zmierzyć ciśnienie, skorzystać z darmowych konsultacji fizjoterapeutów i dietetyków. Głównym przesłaniem naszego pikniku jest przede wszystkim promowanie prozdrowotnego stylu życia, a więc właściwych nawyków żywieniowych, podejmowania regularnej aktywności fizycznej, tak aby śledząc trendy epidemiologiczne dotyczące populacji Polski, spełnić rzeczywiście wymagania i wyjść naprzeciw w zakresie szeroko pojętej polityki zdrowotnej. Organizatorzy przygotowali
przygotowali miasteczko dla dzieci. Najmłodsi mogli wziąć tam udział w konkursach z nagrodami. Z drugiej strony sanatorium Stomil w amfiteatrze odbywały się koncerty i pokazy. To jest promocja tego terenu. Zresztą Rymanów Zdrój słynął zawsze z tej działalności uzdrowiskowej, a szczególnie właśnie nastawieniem na lecznictwo uzdrowiskowe dzieci. Zatem wspaniała impreza, godna poparcia i tak jak już powiedziałem, z przyjemnością przyjąłem ten patronat, jestem tutaj obecny. Impreza wspaniała, w pięknej scenerii leśnej. Rymanów Zdrój w ostatnich latach cieszy się wielkim powodzeniem. Przyjeżdża do nas coraz więcej kuracjuszy i turystów. Ze swojej strony, jako władze samorządowe, staramy się dbać o tych naszych kuracjuszy i turystów, organizując właśnie imprezy kulturalne, jak również organizując też nowe ścieżki spacerowe i inne atrakcje, które po prostu powodują, że do nas wracają turyści i kuracjusze. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.